Niespełna 3 miesiące od otwarcia schroniska w Dobrej Szczecińskiej schronienie znalazło tam ponad 90 psów. W tej chwili 30 z nich czeka ciągle na adopcję. Bambi trafił do schroniska w Dobrej w styczniu bieżącego roku. Jest wesoły, pełen energii, szybko się uczy i szuka domu. Ma nietypowe oczy, jedno brązowe, a drugie zupełnie jasne. Nie ustępuje mu jego kolega Barry. On także szuka właściciela, który zapewni mu przysłowiowy dach nad głową. Barry wygląda na groźnego, ale tak naprawdę jest bardzo przyjazny. Myślę, że mógłby też mieszkać na dworze, bo jednak duży pies to rzadko kto się decyduje na dużego psa w domu. Myślę, że nie miałby z tym problemu. No jest przyjazny nawet do dzieci. Zdecydowana większość psów, które trafiają do schroniska w Dobrej, jest łagodna jak Barry i Bambi. Pochodzą najczęściej z Łapanki. Pracownicy razem z wolontariuszami otaczają czteronogi opieką i zapewniają im warunki lepsze niż w niejednym domu. Mimo to każdy z nich potrzebuje własnego. Czy są groźne? Dla nas nie. Są bardzo sympatyczne. Dają się lubić, dają się głaskać, uwielbiają spacery, uwielbiają wybieg, na którym mogą się wybiegać razem z wolontariuszkami, które poświęcają im bardzo dużo czasu. Każde zwierzę to osobna historia i wymaga indywidualnego podejścia. Wolontariusze przychodzą do schroniska codziennie. Socjalizują i przygotowują psy do adopcji. Kto się na nią zdecyduje, może liczyć na pomoc. Psy z interwencji są szkolone zaraz po tym, jak trafiają do schroniska. Uczymy je chodzenia na smyczy. Ewentualnie, jeżeli rodzina jest zainteresowana, to już w czasie oczekiwania na psa, który siedzi na kwarantannie, może tego psa przy naszej pomocy szkolić. Opieka nad czworonogiem to spory obowiązek. Samo zapewnienie dachu nad głową to dopiero początek drogi. Każdy pies wymaga uwagi i poświęcenia. Pies wymaga nie tylko ogrodu, na który go wypuścimy i będzie sobie biegał sam, ale kontaktu z człowiekiem i tego, żeby były spacery, które wspólnie z właścicielem, na których wspólnie z właścicielem ten pies poznaje świat, tak, poznaje nas. Psy wymagają poświęcenia, ale włożony wysiłek zwraca się podwójnie. To najwierniejsze ze zwierząt, najlepsi przyjaciele człowieka. Nie oszukają i zapewnią bezpieczeństwo, mimo krzywd, które najczęściej wyrządza im człowiek.